Pan poseł, pan dyrektor Sukowiej Popuszkowej, którą moja córka skończyła, poszła na studia. Słuchajcie, ja mogę wam tu przyprowadzić. Dziewczyna 5 lat kara na budowie. Cały czas się całować i nie było. Musimy się dostosować do dzisiejszej reakcji. Ale ja odpowiadam, to co było, nie było złe. To się nie cofam. Ale wy nie czuliście, że było złe. Tylko, że dzisiaj mamy inne realia. Ale jakie inne realia? Przede wszystkim inna młodzież. Słuchajcie państwo. Będziemy kontrolować, tak? Ja powiem tak, dzisiaj nie załatwimy wszystkich, że tak powiem, bolączek, tak? Ten postulat odnośnik jakości kształcenia, tak? To jest w pewnej części zasadne, tak? Bo to państwo jako pracodawcy później, że tak powiem, pracujecie z tymi absolwentami szkół. Tylko jeszcze trzeba powiedzieć sobie jedną też prawdę, tak? W Polsce troszkę zapomniano o kwestiach wychowawczych, tak? W szkołach, tak? To jest podnoszona ta kwestia, tak? To jest prawda. Za odnośnie, że tak powiem, kwestii wychowania w szkołach troszkę to poszło w inną stronę, tak? Dobrze. Czy pani dyrektor może przedstawić krótkę ofertę swojej szkoły? Bo tu przewinęły się mechanie, tak jest najprostszy zawód. Proszę powiedzieć, jak pani to widzi i jak pani chce zachęcić uczniów do swojej szkoły, żeby to była konkurencyjna w stosunku do innych, żeby oni chcieli ten zawód mieć. Jakim parkiem pani maszynowym na przykład? Słuchajcie państwo, ja mam taką propozycję, dlatego że jest przygotowana prezentacja i idźmy dalej, tak? Dlatego że za chwilę się dowiemy, tak, że 40% absolwentów gimnazjów trafia do kształcenia ogólnokształcącego, tak? I to jest problem. Zaledwie 15% trafia do kształcenia zasadniczego zawodowego. I to chcielibyśmy zmienić, tak? Ja myślę, że do naszych lokalnych przedsiębiorstw powinny trafić takie uproszczone wersje właśnie klasyfikacji zawodów. Bo my czasami rozmawiając słyszymy o przedsiębiorstwach, chcielibyśmy uczniów kształcić w takim zawodzie, a obecna ta nowa klasyfikacja nie przewiduje w ogóle takiego zawodu. Ale ja dalej wracam. Państwo cały czas wracacie do jakiejś tabeli. Ja odpowiem ja krótko. Wyślemy przedsiębiorców, wyślemy tak. Ja mam prośbę jedną. Nie wysyłajcie mi nic. Nie przyślijcie z 30 budowlanców, postawcie ich pod ścianą i ja wstanę i powiem, chodźcie chłopaki do roboty. Nie, mówię pod ścianą i mówię, idziemy do roboty, na budowie, jak się mówi pod ścianą. Przestańcie dyskutować na zasadzie zestawienia, kwalifikacje, kwestionariusze i tak dalej. Ale to was obowiązuje. Ja mówię do pani dyrektor szkoły budowlanej, poproszę 60 ludzi do pracy. Czy to jest konkretna oferta? Czemu do pani dyrektor? No do kogo mam się do tych ludzi, którzy kończą szkołę, proszę im zaproponować, a nie do jaką szkołę? Ale oni nie skończyli szkoły żadnej. Właśnie to jest całe... Oni chodzą do przedszkola o poziomie wyższego niż te małe. Nie można mówić, że dyrektor ma przysłać pracowników do zakładu pracy. No zacznijcie uczyć tych ludzi. Tak, szkoły uczą według systemu, który jest obowiązujący. I dalej wracamy do czegoś, co jest enigmatyczne, nie nazwane i ktoś. Kto to jest pan system? Proszę mi powiedzieć, wskazać go palcem. To jest pan system, który się zrobił badania. Na pewno nie szkoły, nie szkoły, które muszą bezpośrednio edukacji ale system edukacji stworzył nie system, tylko stworzył człowiek. Ale nie dyrektorzy naszych szkół. No to weźcie jako dyrektorzy, zbierzcie się i pojedźcie do góry, wytłumaczcie, że ten system jest chory. To właśnie przedsiębiorcy powinni zakwestionować pewne rozwiązania, które nie są zmierzające ku polepszeniu sytuacji na rynku pracy. To ja mam jako przedsiębiorca teraz pytać Ministerstwo Edukacji. Bo wy jako przedsiębiorcy jesteście zainteresowani pracownikiem. My musimy skończyć wypracować. Wykształcimy informatyków i Polska będzie miodem płynąca. Bo nie będzie, bo są inne lepsze firmy i szybciej już są do przodu egzystują. My uczmy dzieci, wnuków od dziecka coś pracować przy czymkolwiek robić, bo się teraz
rodzą dzieci i są kalekami. On szafki nie potrafi skręcić nic. Przedtem to ojciec do roboty godził, miał ogród, hektar ogórków czy pomidorów, trzeba było haczki naprawić, coś człowiek się każdy przecinko miał. Ale w tym mieście, na placu wolności i w różnych rejonach każdy miał świnkę i musiał zbić przynajmniej płotę i tym wszystkim się utrzymać. Dzisiaj masz a dzisiaj w podstawowej klasie nie ma prac ręcznych. Ale ja to powiadam jedno. Ja to dzisiaj pamiętam. Jak mi pani Zawadzka nauczyła zerować skarpetki. Ale proszę ciebie, ale się robi różne rzeczy mechaniczne. Coś się robiło, piło drzewo, cięło, dyserki, zbijało się ramki. Już człowiek się edukował. A dzisiaj, słuchajcie, już szkoła Ostrowa upadła, się w zawodówkach nie uczymy, a potem już się nie chce. Ja mam prośbę, proszę Państwa. Proszę Państwa, jeśli mogę prosić o ja wiem, formuła się zmieniła, Państwo możecie być poirytowani, tylko ja też odpowiadam szczerze. Jeżeli my mamy porozmawiać o formułkach, tabelkach i tak dalej, to ja z ogromnym szacunkiem nie potrzebuję posiadać takiej wiedzy, bo ona mi jest niepotrzebna. Popieram Pana. I ja tutaj jestem niepotrzebny. To Wy sobie opracujcie tabelki, wykazy, harmonogramy i wyślijcie do przedsiębiorstwa, a ja wezmę ten papierek, wyrzucę do kosza, bo nie budowa czeka. I to jest taka bajka. Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie do firmy i ze mną usiądzie, porozmawia, że za dwa lata tam ucznia, którego ja będę miał dokształcić, to ja na ten temat mogę rozmawiać. Reszta dyskusji z nami przedsiębiorcami uważam jest bezcelowa. Ale do waszego jeśli mogę przyjechać w tym momencie, bo jednak musimy spotkanie zrealizować. Ta uwaga jest jak najbardziej cenna. I czerwi chwała. Ale też jakby miejsce jest skierowania, bo mi się wydaje, że właśnie dobrze jest, że są wśród nas dyrektorzy gimnazjów i są wśród tego pan nami. Ja zadam tylko już ostatnie pytanie. Kto z Państwa dyrektorów był przedsiębiorstwem? Który? Który? A to nie musi być. Nie, to ja zadam, przepraszam, kto z Państwa był w przedsiębiorstwie pana Pączka? No ja pół roku temu zapraszałem na starostwie, musiałem przez dwa tygodnie prosić, żeby przyszli. Jedna pani powiedziała, Boże, taki zakład, ja bym tu nie chciała pracować. To ja nie wiem, o co chodzi. Jak ja mam nowy zakład, nowe hale produkcyjne, panie, co jeszcze chcą? Co byście wynieśli z tego spotkania u pana Pączka? Pierwszy raz uczeń przepytuje was nauczyciel. Ale panie Januszu, my wynieśliśmy... Proszę Państwa, nie zbierajmy się tutaj samochodami, wynieśliśmy... pokażę naszym kolega zakład, jak wygląda i czy... Wynieśliśmy to, tak, że widzimy, że trzeba na ten temat rozmawiać, tak? I po to się spotykamy. To jest tak wiele zmiennych tutaj jest, czy czynników, które wpływają na tę sytuację, że według mnie trzeba się zaznajomić po kolei ze wszystkimi, tak? I być może, że znajdziemy jakiś błąd, nie wiem, systemowy, tak? Czy przekażemy posłowi. Ja mam taką propozycję, dalej będziemy dyskutować, jedźmy po prostu z tymi informacjami, ale tak? To tak to, tak to nie pojedziemy w ogóle. Jedno tylko pytanie, bo to tak w kontekście pana Janusza i pana Wojta. Czy markety szczecineckie mają problem z zatrudnieniem? To jest takie pytanie. Czy mają problem z zatrudnieniem pracowników? Tak. Mają? Markety szczecineckie? Tak. Brakuje? Już też mają. Mają. Tak, też. W takim samym kontekście jak wy? Takim dużym? A widzimy kto w tych markach. Nie, pytam się, nie ciąga. Ale nie, pytam się, kobieta, że to nie jest tylko sprawa szkół, tylko również pracodawcy, czyli stworzyć takie warunki, żeby ci pracować. A jakie to są warunki? To wy stwarzacie te warunki. Dla młodych ludzi korzystać. Ale ja żeby chcieli zostać ja muszę materiał zawsze jest taki sam. Ten sam był 30 lat temu, 20 lat temu. Zawsze młodego człowieka po szkole trzeba ukształtować według własnego. Tak, oczywiście. Ale nie ma tych mechaników. Są tylko ci starzy, którzy jeszcze nie umarli, przepraszam. Wykształceni w moim systemie. No teraz. Drodzy Państwo, do spotkania trzeba się rozmawiać, bo mi się wydaje, że ten temat jest... Ale to jest przynajmniej dyskusjanie. Ale możemy się umówić na kolejne spotkanie, które będzie dotyczyło korelacji, kolejnej pracy, realizacji praktyk zawodowych. Tak? To jest tylko te troszeczkę inne spotkanie. Nie uchylamy się od tego, że takie spotkanie się odbyło. Ostatnie. Bo pan Lokol wspomniał o tym, że dzisiaj uczniowie ucząc się w technikum zawodowej szkoły nie trzymają młotka, nie trzymają piły. Ja myślę, że tak jak pracodawcy zapraszają nas, żeby obejrzeć ich przedsiębiorstwa, ja myślę, że warto by było, żeby przedsiębiorcy przyszli i obejrzeli, jak wygląda szkoła. Jak wyglądają warsztaty i czego my tak naprawdę uczymy. Bo my
chcemy ich naprawdę nauczyć wszystkiego w ramach oczywiście możliwości. To cały szacunek, jak już nie zabawiam. Cały szacunek. Ja jestem niezainformowany. Drodzy Państwo, ten system kształcenia, który był, on przez lata się rozjechał. Przez lata. Doskonale moglibyśmy powiedzieć, mniej więcej jesteśmy, powiedzmy, w tym wieku, gdzie możemy wspominać to kształcenie, które Pan powiedział. Były szkoły zawodowe, były praktyki w PKS-ie, w A22, w BOM-ie, w innych firmach. I uczeń po szkole zawodowej jakby był od razu gotowy do pracy, tak? Bo w pierwszej klasie miał dzień praktyki, w drugiej dwa, w trzeciej trzy. W tych firmach. Dzisiaj niestety jest tak, że przez lata rozjechania się tego systemu jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. I tak naprawdę stoimy pod ścianą. Dzisiejsze nasze spotkanie jest między innymi również poprzez takie właśnie pytania jak pan Paszkiewicz, do cholery jasnej, co zrobić, tak? Dosłownie, przepraszam za wyrażenie. Dlatego, że podaję przykład. Chcieliśmy uruchomić kształcenie technik o obróbki drewna, tak? I się okazało, że 6 ludzi się tylko, o ile pamiętam, zgłosiło. A mówimy o 1000 miejsc pracy, które w najbliższej przyszłości 3-4 lat może powstać. Mówimy o tym wyposażeniu, o którym mówicie Państwo jako mechanik. Proszę wierzyć, że na przykład mechanik pojazdów samochodowych w systemie tym, o którym Janusz pytasz, kawałek tego systemu siedzi tu jako pan poseł, bo ustala, mechanik pojazdów samochodowych nie ma prawa jazdy. Nie ma prawa jazdy, bo system nie przewidział. Co robimy? Od 2 czy 3 lat samorząd powiatowy dodatkowo finansuje prawo jazdy poza systemem, bo do choroby. Co to za mechanik, który nie ma prawa jazdy, naprawi samochód i nie może nim wyjechać z kanału. Elektryk nie ma uprawnień do chociażby jednego KW. My chcemy to robić. Więc wydaje się, że jest taki czas i takie miejsce, po to między innymi to spotkanie, abyśmy przynajmniej posłuchali nawet tych takich uwag, o których mówicie. Posłuchali i spróbowali to, co jest w naszej mocy zmienić, albo z drugiej strony nie róbmy nic, kształćmy tak, jak kształcimy, udawajmy, że to jest właściwe kształcenie i prosiłbym, żebyśmy w taki sposób na to spojrzeli. My chcemy spróbować w tym wszystkim coś zmienić, ale w granicach naszych możliwości też, tak? Bo prawo. I prawa. A my obawiamy się, że za 3 lata nie będziemy, jeżeli wspólnie nie znajdziemy jakichś takich wniosków, nie wyciągniemy i nie stworzymy pewnych założeń, za 3 lata dla Kronosztonu nie będziemy w stanie znaleźć pracowników do fabryki mebli. To jest problem, tak? Z jednej strony 7 tysięcy ludzi, siedzi tam dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na końcu, 7 tysięcy ludzi bez pracy, a z drugiej strony, jeżeli faktycznie dzisiaj byśmy powiedzieli, potrzebujemy 400 ludzi do zakładu jakiegoś pracy, który się otwiera, nie ma, nie będzie. I to jest nasz problem. To nie tylko dyrektorów, tak? Ale nasz problem, ale po to spotkanie, byśmy Państwa wysłuchali również do choroby. Co jest źle, tak? W którym miejscu? Ja na początku powiedziałem, że to miejsce to jest już gimnazjum, tak? Są dyrektorzy gimnazjum, myślę, że głos dyrektorów gimnazjum jest tu niezmiernie ważny, tak? To miejsce to jest już gimnazjum, bo my po gimnazjum dostajemy człowieka, który Już wybrał. Tak i się okazuje, że mówi, cholera, po roku czasu to nie to, co chciałem, tak? Muszę to skończyć, no bo jak inaczej? Tu jest problem. Pytanie, proszę Państwa, ja jestem w stanie dzisiaj udostępnić sprzęt o wartości jedna maszyna, 600-700 tysięcy, nieodpłatnie zaprosić człowieka, posadzić go z obok operatorem, żeby on zobaczył, na czym to polega. Bo nam się opłaca w to inwestować. No. Tylko to musi być taka zasada. Ja proszę bardzo mogę zrobić dzień otwartej firmy, przyjść i niech usiądą na potężne ładowarki, kopalki inne i tak dalej, bo może, bo pamiętajcie, dzisiaj Panie Januszu, to wszystko jest racja. Nie, tylko wy musicie Państwo tych ludzi im przedstawić, a więc pokażcie to tylko od naszej strony te. Nie tego młodego. Właśnie to jest kluczowa sprawa dzisiejszego spotkania. Jak nakłonić młodzież do tego, żeby wybierała szkoły zawodowe, tak? Nie dawać im koroniówki, panie starostwie, tylko wysłać do zakładu, nie mają być tydzień przy maszynach i oglądać. Dopiero dostanie koroniówki. Problem jest taki, że nie ma etosu pracy. Bo co, 12-latek ma iść pracować? Nie może! Musi mieć 16 lat. Na całym Bożym świecie, na tak zwanym zgubnym zachodzie, w Kanadzie, 12-latek zapierdziela z gazetami i szeroki do kierunku szkodowego. A u nas co? Nie wolno!
bo trzeba chronić dziecko przed pracą. Ja przez całe wakacje pracowałem albo na budowie, albo coś handlowałem gdzieś. Ja tak, 10 lat to co? To się uśmiechnie.